Hej, to ja, Iwona, witajcie na kanale. Słuchajcie, jesteśmy w Polsce! W Polsce jesteśmy! Ale deszcz przywieźliśmy razem ze sobą. Dzień dobry, słuchajcie, witam się z wami serdecznie na polskiej ziemi. Słuchajcie, a nasz przyjazd zaczął się tak. Słuchajcie, pierwszy dzień urlopu od razu wylądowaliśmy na Sorze. Przyjechaliśmy o 2 w nocy, rano o 8 wstaliśmy i Arek dostał bólu brzucha i nerek. Wezwaliśmy karetkę. Potem kazali nam jechać do szpitala. Pojechaliśmy do szpitala, zrobili mu USG i nic z tego nie wyniknęło. Przyjechaliśmy do domu, znowu miał taki atak. No i jesteśmy teraz drugi raz już w innym szpitalu, już miał pobraną krew, zrobione USG plus RTG i czekamy na lekarza. Taki pierwszy dzień urlopu. Trzymajcie kciuki, my jesteśmy dobrej myśli, no ale taka sytuacja. I tak jak widzicie, Arek na dzień dobry wylądował w szpitalu. Trochę było stresu, bo najpierw przyjechała karetka, nie chciała go zabrać. Suma summarum się okazało, że tak, że mój chłop żyje. Wszystko jest ok. Niestety będzie rodził kamień. Okazało się, że z nerki, znaczy ten kamek już wychodzi z nerki i stąd te boleści. Więc kamień, dla mnie mój kamień serca. Że nic poważnego się nie stało. I to był, słuchajcie, pierwszy dzień, na drugi dzień. Ja nie miałam roweru, oczywiście chciałam oblecieć się najbliższych. Noga mi odmówiła posłuszeństwa, więc w poniedziałek czym prędzej ja do lekarza. I tak chodzę już od poniedziałka aż do czwartku. Także jak przystało, człowiek przyjeżdża, emigrant przyjeżdża, nie emigrant, jak to się mówi? Emigrant wraca do kraju, Polak wraca do kraju i co? Lekarze, trzeba odhaczyć lekarze. Ale już trochę lepiej idę, w czwartek właśnie jutro jeszcze jadę do lekarza. Na takie konkretniejsze, ale już dostałam pierwsze leki i nawet nie kuleję. Czuję tą nogę, czuję to kolano, ale mogę iść. Zobaczcie, jak pięknie. Jakie słońce. A powiem wam, że pogodę przywieźliśmy deszczową. Teraz wyszło słońce, a jest tak trochę do dupy. Polska ulubiona kawka nareszcie. Nasza ulubiona, prawda? Pyszna, bo polska, prawda? Każda osoba, która mieszkała na typowych polskich osiedlach, blokowisku, doskonale wie, co ja teraz będę uskuteczniać. Typowe polskie osiedle. No co będę uskuteczniać? Monitoring osiedlowy. Teraz tak mi się przypomniało, że takie były czasy, że się siadało. Słuchajcie, najlepiej, żeby nie było Cię widać i się obserwowało, co się dzieje na osiedlu. Proszę mi powiedzieć, kto tak robił i proszę się tego nie wstydzić. Wtedy nie było internetu, wtedy było życie osiedlowe.
Jeszcze wam chciałam pokazać, jakie piękne kwiatki ma moja teściowa na balkonie, dlatego bym chciała mieć balkon, bo ja już dojrzałam do kwiatów, dojrzałam do roślin, do kwiatów i też bym tak chciała. Zobaczcie, zaraz wam pokażę, jakie cudne. A to właśnie teściowa we mnie zaszczepiła przez długie lata nie miałam żadnej roślinności w domu, bo uważałam, że nie mam do tego ręki i szkoda mi było tych roślin, bo miałam wrażenie, że one u mnie tylko umierają. Ale chyba przy taki moment właśnie dostałam od teściowej taki zestaw startowy roślin różnych, że tak powiem. I od tamtej pory pięknie o nie dbam. Pięknie mi rosną. Nawet potrafię zrobić no tak, że je rozmnożę, jak to się nazywa, rozsady. No w każdym razie w moim domu zagościły rośliny i bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę dom staje się całkowicie inny, jak mamy roślinki. Ja już u lekarza. Najpierw będę miała robione USG, a potem mam wizytę u lekarza i zobaczymy dokładnie, co mi się tam zadziało. Także dzień bez lekarza, dzień stracony. Proszę Państwa, jestem stara po prostu. Mam stare kolana. Nie mogę chodzić, nie mogę biegać, nie mogę nic. Starość, nie radość. Ale lekarz jeszcze to potwierdzi. Czekam na potwierdzenie. Here. Dalsza część. Dalsza część. Historii mojego kolana. Zobaczcie, jakie światło. Może zakończenie historii twojego kolana. Może. Wiecie, że powiedział, że maratonu nie przebiegnę? Ja nie przebiegnę? Dobra, mam, uwielbiam ten efekt, kiedy mam zrobione paznokietki, bo wtedy czuję się taka, wiecie, 100% do zajebistości. Dziękuję Ci, Ewunia. A z takich ciekawostek zawsze robię dwa kolory, albo czarny, albo czerwony. Dzisiaj mam czarny. Wszystko się zgadza. Tutaj Iwonka prawdę mówi. Czarny, klasyka, czerwony, klasyka. Potwierdzam. Nie mogę się napatrzeć, naprawdę. Ja sobie sama nie potrafię zrobić, nie wychodzi mi to niby żadna sztuka, a jednak. I zawsze mam obskrobane te paznokcie, więc teraz już ekskluzyw. Zastanawiam się, czy do Grecji takie spodnie szerokie. Tu mi brzuszek zasłania, tylko z boku tak mocno widzę. Znaczy szeroka jestem. Nie wiem. No jak widzieliście, mój dzień był dzisiaj pełen wrażeń. Był lekarz, było spotkanie, było pyszne... muszę Was poprawić. Było pyszne jedzonko. Był bardzo fajny dzień. Ale wracając jeszcze, bo Wam chyba w summa summarum nie powiedziałam, co mi jest z tym kolanem. Otóż moja łękotka jest... jakby to nazwać, nie ma żadnego pęknięcia, nie ma nic, jest tylko taka zwichrowana i jest to spowodowane no przede wszystkim wiekiem. Dwa, lekarz powiedział, że ja mam giętkie stawy, takie jak to się nazywa, przyrosty, że te kolana i tak mi się wyginają, no i nadwaga zrobiły swoje, także dostałam leki. Mam oszczędzać to kolano, nie mogę klękać, nie mogę kucać, muszę brać jakieś leki na chrząstkę,
No powiedział, że nie jest źle. No muszę schudnąć oczywiście. Nie jest źle. No ale muszę dbać o to kolano mocno, że tak powiem. Także to. A na koniec jeszcze sobie zobaczę, bo dostałam prezent od mojej Ewy, więc zobaczmy razem, razem otworzymy, co ona mi tam sprezentowała. Tak pięknie zapakowane. Rituals. Ritual of Sakura Sugar Shelly Blossom Peeling. Uwielbiam peelingi. O, jak pachnie. Jeszcze nie otworzamy, już pachnie. O, kocham. Kocham wszelkiej maści peelingi. Używam dużo. To jest taki jeden z... Peelingi to są jedne z lepszych dla mnie kosmetyków. Lubię stosować na ciało, lubię stosować na twarz. Taki mój must have. Więc prezent trafiony jak najbardziej. Ewunia, już tu Ci mówię, prosto do Ciebie, prosto serca. Dziękuję Ci pięknie za piękny prezent. Trafiony w stuch. 100%. Dziękuję za piękne pazurki. Czuję się wyjątkowo w takich pięknych, zadbanych paznokciach, a nie w takich obskurkach, jakie nosiłam. Także, moi drodzy Państwo, przepraszam, trochę prywaty do Ewy wysyłam całuski. Dzięki, kochana. Także kochani, dziękuję za dziś. Żegnam się z Wami wraz z zachodzącym słońcem. Dziękuję, że byliście. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcji, lajku. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.